Witam bardzo serdecznie w Szczecinie pana Krzysztofa Bosaka, który reprezentuje tutaj u nas Fundację Republikańską. Proszę mi powiedzieć, jak Fundacja Republikańska podchodzi do właśnie takich inicjatyw, o których tutaj rozmawialiśmy, które w jakiś lokalny sposób próbują swoją między innymi tożsamość patriotyczną rozwijać na swoim terenie. No my bardzo się przede wszystkim cieszymy z takiej oddolnej aktywności, która ma miejsce poza Warszawą, bo Fundacja Republikańska powstała w Warszawie, biuro mieści się w Warszawie i większość osób, które prowadzą tą działalność, jest z Warszawy albo mieszka w Warszawie. Także takie wyjazdy, gdzie się przyjeżdża do miasta i trafia i widzi, że jest mnóstwo ludzi zaangażowanych, którzy ciągną swoje inicjatywy i one są ideowo w bardzo dużym stopniu zbieżne, no to jest wielka radość i nawiązujemy współpracę. Mam nadzieję, że również dzisiaj z tej dyskusji wyniknie coś więcej niż tylko wymiana myśli i że po prostu będziemy mogli współpracować, ponieważ sama filozofia naszego działania polega na kreowaniu no, takich pozytywnych propozycji, które później szerzej można wspierać i wprowadzać do życia publicznego, do polityki, do życia społecznego, czy rzeczy pisane w kwartalniku Rzeczy Wspólne, do debaty intelektualnej. A żeby coś wprowadzać, to trzeba ludzi, którzy to popierają, o tym dyskutują, czasem skrytykują, ale no, trzeba partnerów. Także ja tutaj takich, mogę powiedzieć po tej dyskusji, takich partnerów zdecydowanie widzę i jestem bardzo zbudowany. Czy będąc na gorąco po tych dwóch spotkaniach, jednym w Civitas Christiana i drugim tutaj w Klubie Myśli Swobodnej, czy może pan się pokusić o jakieś wnioski dotyczące, jakieś tezy z tych spotkań, czy jakieś obserwacje, które mógłby pan tak na krótko w trzech jakichś głównych tezach zawrzeć? No ja myślę, że trudno jest tak podsumowywać, improwizować z jakimiś ogólnymi myślami. Ja myślę, że no, miałem okazję dzisiaj posłuchać ludzi, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia, robią rzeczy godne uwagi. Mam wrażenie, że wszyscy mają takie odczucie pewnego braku siły sprawczej. Ja myślę, że trzeba się wyzbyć tego przekonania o braku własnej siły oddziaływania i naprawdę z takim potencjałem, z takimi pomysłami, o jakich dzisiaj dyskutowaliśmy, grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia kibicowskie, kluby dyskusyjne, to co robi Koliber, robienie projekcji, dyskusji z ludźmi spoza Szczecina. Niczego więcej nie trzeba. Trzeba po prostu z pełnym przekonaniem, z dużą siłą, z impetem zmieniać życie społeczne, zmieniać rzeczywistość. Do każdego miasta, prawie którego przyjadę, to ludzie mają często taki kompleks, mówią, o, u nas to się niewiele dzieje, u nas to jest tak, że nic nie można i ludzie są tacy trochę bierni. Za dużo jest tych kompleksów i braku przekonania o własnych możliwościach, a no to ja po takim wyjeździe mogę powiedzieć, że to mi się otwierają oczy na to właśnie jak, no nie wiem, ja będąc w Warszawie, to nie wiedziałem o tych wszystkich rzeczach, które tutaj się dzieją. Musimy się częściej jakoś wymieniać po prostu wiedzą o swoich aktywnościach. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Często wspomniana była tutaj nazwa pewnego kwartalnika. To Rzeczy Wspólne. Czy mógłby pan w trzech zdaniach powiedzieć, jaki jest profil ideowy tego pisma? Rzeczy Wspólne to jest pismo republikańskie, to znaczy rozwijające tradycję polskiej myśli politycznej, nawiązującej do dorobku I Rzeczpospolitej i w ogóle do całej historii republikanizmu, czyli myślenia opartego o ideę wspólnoty, dobra wspólnego, działalności obywatelskiej, no, pro publico bono, można powiedzieć, dla tych, dla których hasła właśnie myśli republikańskiej czy polskich tradycji politycznych, intelektualnych niewiele mówią, no to mówiąc prościej, Rzeczy Wspólne są pismem konserwatywno-prawicowym, zajmującym się polityką, kulturą i światem idei.